kochani! Witam Was serdecznie na kanale Eko Kreatywna. Dzisiaj będziemy oglądać nowy haul lumpeksowy. Przepiękne rzeczy. No, zresztą wiecie, no ja aż kupuję tylko takie rzeczy, które mi się bardzo podobają, to jest oczywiste. Ale też oczywiście będą to jak zwykle rzeczy z super materiałów, z dobrych tkanin, dobrej jakości, dobrych marek. Także zapraszam Was na ciąg dalszy, to będzie taki zbiorczy haul z różnych sklepów, więc nie będę już mówić co gdzie kupiłam. Generalnie to jest Gdów, Dobczyce, Wieliczka, te rejony tym razem. Pokażę Wam też taką jedną naprawdę mega, mega super perełeczkę na końcu. Także czekajcie na ciąg dalszy. Bardzo Was też proszę o wsparcie mojego kanału w postaci polubień oraz zasubskrybowania. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie, to będzie to dla mnie ogromna pomoc w rozszerzaniu zasięgów. Kochani, lecimy do tych eko zakupów. No i tak, zaczniemy od tego, że pokażę Wam rzeczy, które mam na sobie. Mam na sobie kamizelkę i bluzkę, którą już miałam wcześniej z letnich zakupów. Właściwie kamizelka jest u mnie długo, bluzka jest z lata, jest mega fajna. Ale spódnicę kupiłam na Vinted. Jest to taka spódnica typu tyrolskiego. Zobaczcie tutaj, jak to wygląda. Ma takie zaszewki u góry i to jest fajne, bo szerokie spódnice, jeśli nie są trochę tutaj przymarszczone, zebrane, to potrafią z nas zrobić taką kopę siana tak zwaną. A to jest bardzo fajne rozwiązanie, że właśnie jest tutaj ten karczek taki, który zwęża nam w tym miejscu. I naprawdę, naprawdę piękna, 100% bawełniana. I to jest tyrolska spódnica, faktycznie oryginalna spódnica niemiecka z Tyrolu. Ma przepiękne kolory i wzór i dlatego też się na nią zdecydowałam, bo nie była zbyt droga, wiecie co? No, takiej cenie lumpeksowej powiedzmy, z takich trochę droższych lumpeksów. Przepiękna kolorystyka i ostatnio miałam ochotę na taką właśnie stylówę z szeroką spódnicą, taką bardziej maxi już i na przykład kamizelką. Spodobały mi się takie style i powiem Wam, że fajna jest ta stylówa, ja się dobrze w niej czuję. Ja lubię szerokie spódnice w ogóle, jest mi w nich wygodnie i wydaje mi się, że moja figura też pasuje do tego. Natomiast oczywiście unikam tego, żeby robić z siebie taką, wiecie, tutaj furę, więc do tego obcasy, zobaczcie stylówkę tam w przebitkach, obcasy będą wyglądać fajnie, trochę wysmuklić sylwetkę, tutaj właśnie kamizelkę muszę sobie doszyć, jeszcze tylko haftkę, żeby ona się tu na dole zapinała i zwężała fajnie talię, bo widzicie, jeżeli nawet bluzka jest taka lekko tutaj wychodzi nam, to można włożyć kamizelkę, które są teraz bardzo, bardzo modne i kamizelka w stylu retro będzie super do tego wyglądać i zwężać właśnie nam tutaj fajnie pas. Także myślę, że udało mi się te zakupy, podobają mi się. Jest druga spódnica w tym samym stylu i patrzcie, spódnica nowa z metkami. Ta spódnica jest, posiada w sobie częściowo wełnę, nie jest cała z wełny, ale jest z wełną i jest nowa z metkami. Słuchajcie, jest to vintage spódnica od Kanda, która nigdy nie była noszona. Patrzcie, tu są metki ze sklepu. Być może to jest sklep Thrift Store, ale patrzcie się, widzicie? Oryginalna plakietka Kanda od C&A. No naprawdę jest to piękna spódnica. Też ma ten sam myk, widzicie? Jest szersza dołem, a tutaj ma zszycie, ma miejsce na pasek. I to jest spódnica moim zdaniem raczej na rozmiar taki będzie dobry na 34-36, natomiast będzie to spódnica raczej na niższy wzrost. Zobaczcie w stylówce, bo też do tego samego przymierzam. Ona jest trochę za krótka proporcjonalnie do mojej sylwetki. Szczególnie właśnie z obcasem jeszcze. No ale bez obcasa byłoby to bez sensu dosyć, bo takie kroje spódnic midi nie wyglądają najlepiej z zupełnie płaskim obuwiem. Także przepiękna spódnica z kieszeniami, jak tam zobaczycie właśnie w stylizacji. Może moja mama będzie ją chciała, bo jest naprawdę bardzo ładna, ma piękny kolor i ma tu taki zielonkawy wzór, który jest naprawdę też bardzo, bardzo fajny. Także naprawdę nowiutka, piękna, idealna spódniczka. Jestem zadowolona, bo naprawdę też nie była droga, to była z jakiejś wyprzedaży. Pokażę Wam jeszcze spódnicę, która była w Bidze. Była w przymierzalni, pokazywałam ją szybko, potem też sprzymierzalnie jeszcze przebitkę wklejałam, ale chcę Wam pokazać ją, bo ona jest warta pokazania, jest naprawdę świetna. Principles Petite, bardzo fajna marka, jest na takiej rypsowej taśmie naokoło, z tyłu jest cała szara, taka gładziutka i ma taki dzwonkowy,
tulipanowy, czy chyba nie tulipanowy, co się nazywa chyba dzwonkowy krój. I też jest całkiem fajna składowo, słuchajcie, 71% wełny posiada, więc super. Bardzo, bardzo ciekawy krój, taki seksowny, opinający biodra i bardzo fajny zestaw materiałów z przodu. Naprawdę jest to jakościowa rzecz w idealnym sprostostanie. Przymierzyłam Wam tutaj do swetra, który też zaraz zobaczycie, i do marynarki, ale do tego swetra mi się bardziej podoba, bo marynarka jest troszkę zbyt pudełkowa do tej spódnicy. Tutaj by się prosiło albo coś cropped, albo jakiś, słuchajcie, jakby to powiedzieć, albo coś właśnie bardzo krótkiego cropped, albo sweter, coś dłuższego, ale takiego opływającego sylwetkę. Albo po prostu ciepły, fajny golfik, na przykład w kolorze szarym, kremowym, czarnym, też będzie super do tego zestawienia. Jest to taka trochę oficjalna spódnica, ale naprawdę piękna. Rozmiar 36, słuchajcie. Jestem z niej dumna, bo sorry, że Wam ostatnio nie pokazałam, no ale pokazuję teraz, więc super. Teraz będą sweterki. Zobaczcie, mam tu coś bardzo ciekawego. Włoski sweterek od Sistes, made in Italy jest napisane. To jest taki sweterek trochę w stylu E2K, ale bardzo fajny skład ma. Wygląda bardzo ładnie, jest bardzo, bardzo miły i sexy taki. Ma przemiły materiał, naprawdę. Taki obcisły, właśnie fajny, jak potrzebujemy czegoś takiego obcisłego i chcemy uwydatnić sylwetkę, a nie ją przykryć kolejną warstwą. Ten sweterek, słuchajcie, ma w sobie angorę i wiskozę. 39% wiskozy, 15% angory, czyli tutaj mamy powyżej 50% naturalnego składu. To już jest ok. No i naprawdę jest przemilutki i jest jak nowy. Ma taki ciekawy krój z dużym dekoltem, z takim fajnym kołnierzem. No w ogóle bardzo, bardzo mi się podoba i czuć, że ma angorkę, bo jest tak milutki i ciepły, mimo że jest cienki. No jestem bardzo ciekawa, co o tym sądzicie. Ja uważam, że bardzo fajny sweter. Nawet się zastanawiam, czy sobie nie zostawić tego swetra, bo nie mam takiego właśnie wąskiego swetra w formie takiej narzutki żakietu. Takiego w tym kolorze oczywiście. Także fajna rzecz. Moi drodzy, mamy tutaj też piękny, długi kardigan. Trochę za duży na mnie. Wydaje mi się tak, to jest M-ka. Widzicie, Second Female, fajna marka. I też znowu będzie fajny skład tego sweterka. Też zobaczycie go w stylu V, oczywiście. Już Wam mówię skład. 50% wełny, 40% angory, więc super, cieplusieńki, bardzo leciutki sweter. Naprawdę, zobaczcie, no jest lekki jak piórko, ma kieszenie. No to jest taki idealny sweter narzutka, słuchajcie, i w fajnym, uniwersalnym kolorze. Naprawdę bardzo dobry stan. Widać zresztą, mam nadzieję, że widać, że bardzo fajny stan sweterka jest. Fajna wełna i cieplusieńki, cieniutki. Taki właśnie bardzo, bardzo fajny sweter uniwersalny do różnych rzeczy. Także polecam go Wam serdecznie i idziemy dalej, bo mam trochę jeszcze rzeczy. Słuchajcie, męska rzecz po drodze. Bardzo fajny long sleeve, taki polo od Massimo Dutti, więc jakościowa rzecz, naprawdę. Bardzo ładny ma ten materiał, taki typowo dla polo. W ogóle nie zniszczony, słuchajcie, to jest. I to jest taka koszulka polo raczej XS-ka męska, albo na chłopca takiego nastoletniego. Chociaż chłopcy rzadko taki styl noszą, wiecie, ale chodzi mi o rozmiar, że dla pana, który ma mały rozmiar, szczuplutki, to będzie super rzecz. Bardzo piękny kolor, ciekawy, ciekawy design. Słuchajcie, jeszcze tutaj mam bardzo fajny fajna vintage rzecz od... Ciężko przeczytać, bo jest białe na białym. Coś tam Wong. Rozmiar L i to jest taki crop top w bardzo jaskrawym, różowym kolorze. Widzicie? Bardzo ciekawy, bardzo fajnie by wyglądał do jeansów albo do czegoś nawet na Sylwestra, bo to jest takie dosyć jaskrawe, w stylu lat 60. Mogło być do fajnej spódnicy, nawet do spódnicy maxi, takiej rozszerzanej dołem, balowej. Byłby to fajny topik. Bardzo ładna rzecz, to było też z wyprzedaży. Jeszcze mam, słuchajcie, dwie sukienki, bluzkę i różne akcesoria, zanim zobaczycie tą moją główną perełkę. Tutaj jest przepiękna rzecz, słuchajcie. Właściwie to jest jedna z dwóch największych perełek tego hola.
To jest bluzka vintage w stylu motyla i ona jest haftowana tymi ozdobami na jedwabiu. Mam identyczną bluzkę, na pewno widzieliście u mnie w stylówkach, jeśli oglądaliście jakieś sylwestrowe, świąteczne, to nawet ostatnio w tym filmiku o biżuterii Luvbo mogliście widzieć bluzkę taką identyczną, tylko z bordowym wyszyciem i ona też jest motylem właśnie. Słuchajcie, i tam na tamtej bluzce jest napisane, że jedwab. Tutaj wypruto metkę, ale jest to dokładnie ta sama produkcja i widać, że to jest od spodu na jedwabiu. Naprawdę jest to przepiękna rzecz, ręcznie haftowana. Tu się nic nie dzieje złego z tym. Jest kompletna. Zobaczcie mnie w stylówce właśnie tej samej, co byłam do tamtej mojej bordowej bluzki. Tutaj kolor może już aż tak nie pasuje, bo ta jest bardziej w szarościach i takim niebieskim trochę, ale naprawdę jest to rzecz przepiękna, unikatowa i no teraz pod Sylwestra, pod te wszystkie nadchodzące okazje, święta i tak dalej, no to będzie mega. A wiecie co? To jest super uniwersalna rzecz wbrew pozorom, bo możecie pod to włożyć cieniutkie czarne body albo bluzkę z taką z tiulu, albo po prostu taką bieliźnianą, czarną, gładką bluzkę czy body, czy nawet samo to na gołe ciało zupełnie nie przeszkadza, bo to nie gryzie w ogóle od spodu. Ja to miałam teraz na gołe ciało i dlatego to jest na jedwabiu, żeby nie gryzło, tylko żeby było miłe. I słuchajcie, to jest mega uniwersalne, do wszystkiego to włożycie, to nawet do zwykłych jeansów możecie takie coś włożyć i już macie strój wieczorowy, do czarnych spodni, do krótkich spodenek, do spódnicy mini, do spódnicy maxi, to naprawdę do wszystkiego pasuje i z każdego zwykłego dołu zrobi już strój wieczorowy, więc super, super uniwersalna, ale też przepiękna i robiąca takie efekt wow rzecz, do tego jakaś mała torebeczka wieczorowa i mamy strój gotowy. Piękne, naprawdę, według mnie to jest przepiękne. Dobra, pozachwycałam się, to teraz dwie sukienki. Jedna jest taka bardzo obcisła, w stylu Dolce & Gabbana trochę może. To jest River Island, więc fajna firma, słuchajcie, naprawdę fajna firma. Ona jest w takie wzory właśnie, moje, to mi też kojarzy się trochę z Versace. Zobaczcie, tak to wygląda. Bardzo ciekawe wzory, bardzo dobra jakość tej bawełny. O. Ma ciekawe kolory, dlatego się zdecydowałam, bo to też była jakaś właśnie wyprzedaż i ja rzadko kupuję tego typu rzeczy, ale jest to ciekawa sukienka na lato, czy jako spód, czy na przykład sukienka i na to fajny kardigan, marynara duża, takie mini sukienki się do takich celów fajnie sprawdzają i naprawdę jest w niezłym stanie. Może nie jest 100% jak nowa, bo widać, że była prana, nie jest to takie jak wyjęte prosto z woreczka, ale jest naprawdę w ekstra materiale bawełna z dodatkiem elastanu i no i sami zobaczcie, jak się prezentuje do kozaków. Bardzo fajnie moim zdaniem. Naprawdę całkiem fajna sukienka. Teraz sukienka oryginalna, słuchajcie, z lat 60. Uwielbiam kupować takie rzeczy, wiecie co? Powiem Wam też, że krój lat 60., te typowe takie trapezowe sukienki, one bardzo wyszczuplają sylwetkę. Jak chcecie jakiś styl sobie dobrać, którym będziecie wyglądać szczupło, smukle, to właśnie styl lat 60. jest idealny, bo te kroje nie były już takie rozszerzane, chociaż ja kocham rozszerzane kroje i te spódnice z koła, to w tym się wygląda szczupło. Zobaczcie mnie w tej sukience, to jest sukienka bawełniana i pokażę Wam, taka fińska firma. To jest metka. Bawełna naturalna, wszystko. I to naprawdę jest z lat 60. Słuchajcie, vintage metka. Wszystko tu jest bardzo, bardzo vintage. Kołnierz bardzo w stylu vintage. I no jest taka typowo właśnie trapezowa. Ale ma bardzo fajne kolory. Ja sobie zamierzam ją zostawić i normalnie ją nosić. Nawet i do pracy, czemu nie? Do rajstop kryjących, do kozaków. I na przykład jakiegoś małego sweterka, jak się wtedy nosiło, czy krótkiego żakietu, czy jakiejś dopasowanej marynary w stylu lat 60. Naprawdę bardzo ładna sukienka. W lecie też się sprawdzi. W lecie będzie super, na przykład do trampek. Bardzo fajny strój sportowy, przypominający trochę takie tenisowe sukienki. Piękna kolorystyka. W bardzo dobrym stanie bawełna, jak na te lata, słuchajcie, naprawdę. Bardzo mi się podoba też właśnie ten design lat 60., te wzory takie lekko psychodeliczne,
kontrastowych kolorach. Są super. Bardzo, bardzo fajne. No, ale to była taka moja dygresja mała a propos lat 60. Słuchajcie, jeszcze pokażę Wam dwie rzeczy z kategorii obuwie. Bardzo fajne buciki sobie kupiłam. Wiecie co? Będę robić projekt z tych butów. Jestem ciekawa, czy chcielibyście coś takiego zobaczyć. Naprawdę nowe buty, piękne. Rozmiar 37 French Connection, całe ze skóry. Zobaczcie, jaki piękny kolor. Przesuper. Zamierzam, tutaj jest plama, widzicie? To dlatego te buty prawdopodobnie miały od nowości plamę, bo to wygląda, jakby było zafarbowane w fabryce. Chcę namalować tutaj piękny deseń i myślę o tym, żeby to były takie właśnie w tych odcieniach takich zielonkawo-beżowych, takie jesienne liście, taka winorośl, która będzie tutaj schodzić. Tylko na tym jednym bucie, bo nie będę malować dwóch, żeby było oryginalnie. Dajcie znać, co sądzicie o tym pomyśle. Są takie specjalne farby, zresztą można też po prostu akrylem to namalować, ale postaram się kupić farbę do skóry. Zobaczymy, czy się uda taką kupić. Jak nie, to namaluję to akrylami i zabezpieczę jakimś takim specjalnym lakierem do skóry i po prostu trzeba uważać wtedy, jak się to pastuje i czyści. Ale może to wyglądać naprawdę pięknie, bo buciki są prześliczne. Mają bardzo, bardzo ładny krój. Mają przepiękny kolor zielony i są praktycznie, nie praktycznie, są nowe po prostu. Pokażę Wam w środku jeszcze. No zobaczcie, jak wykonane buty. Szkoda tego nie nosić przez to tylko takie, że tutaj jest jakaś głupia wada. I myślę, że właśnie można zrobić z tego mega artystyczny projekt. Jeżeli macie 37 i chcielibyście zielone buty z moim autorskim malunkiem, to się zgłaszajcie. To zrobię dla Was taki ekstra custom projekt. W każdym razie buty są przepiękne. Słuchajcie, mam teraz kapcie. Kupiłam sobie kapcie, bo były nowe kapcie, już je nosiłam, bo mi się bardzo podobają i są właśnie takie beżowo-fioletowe balerinki, ale ciepło jest takim futerkiem w środku. Nie są naturalne, absolutnie, ale wiecie co, no już mam zimno w domu, wieje w nogi, więc takie kapcie się sprawdzają. Mam oczywiście też te futrzane, ale naprawdę są wygodne, cieplutkie i zobaczcie, idealne. Love Slippers marka. Mój rozmiar, mój styl też, uwielbiam takie rzeczy. Bardzo fajne kapcie. Słuchajcie, ostatnia rzecz w dzisiejszym haulu to będzie kożuszek. Jest cudowny. A nie, czekajcie. Dzisiaj jest dzień niespodzianek, bo jeszcze znalazłam sweter i to bardzo fajny sweter. Zapomniałam o nim. Zaraz go Wam przymierzę też. Rozmiar M, więc jest trochę za duży na mnie. To jest wełna alpaka. Wełna z alpaką. Patrzcie. H&M, czyli HM. Super sweterek w rozmiarze M. No nie, ja beżów nie noszę, jak wiecie, ale i tak zobaczycie mnie w tym sweterku, jak go mierzę. Piękny sweterek, zobaczcie. No jest nowy, kurczę, zobaczcie, no jest to nowy sweter, w ogóle nie noszony totalnie. Fajny, nowoczesny krój, bardzo ładny, uniwersalny kolor. Wiecie, to jest z moherem, więc troszeczkę będzie gryźć. No, no nie daje się raczej na gołe ciało, ale na cienki podkoszulek już jak najbardziej. Już Wam mówię, metki nie ma. Metki nie ma. Tej ze składem, ale tu jest napisane na tej metce, że jest to wełna alpaka. Na pewno jest jakaś domieszka sztucznego, ale te swetry zwykle tego typu mają powyżej 50% tych wełen. To już nie jest takie, że dam 5% wełny, jak w niektórych sklepach, bo miałam bardzo podobny sweter, tylko w innym kolorze i miał właśnie taki skład. Więc piękny dla Was sweterek. Kto chce, niech się zgłasza. Słuchajcie, przepiękną rzecz kupiłam. Jest to futerko, no niestety znowu naturalne. Znaczy kożuszek naturalny i myślę, że to jest królik farbowany, tak jak zwykle te futra są. Słuchajcie, naprawdę bardzo ciekawa rzecz. To jest cienkie, bo to jest naprawdę taka skórka, zobaczcie. I można to nosić na dwie strony. I na stronę tego kożuszka właśnie, i tak Wam to zmierzę też. I na stronę kożuszka, i na stronę futerka. Obydwie strony są piękne i to jest taki rozmiar SM. Ono jest takie artystyczne, to futerko, też dlatego się w nim zakochałam. Jest przemięciutkie, leciusieńkie. No, no jest naprawdę przepiękne. Słuchajcie, patrzcie. Cieniuśkie, lekkie. No i bardzo, bardzo fajnie uszyte, trochę takie jak dla jaskiniowców. Mi się kojarzy z Flintstones.
Może Velma by mogła nosić takie futerko, jeśli wiecie, o co mi chodzi. Będzie takie trochę asymetryczne, lekkie, no naprawdę boska rzecz. Możecie spokojnie nawet w mrozy to nosić, bo to jest jednak futro, więc będzie ciepłe. Natomiast jest to takie cieniutkie i lekkie. No taki typowy króliczek, tylko bez podszewki. No i słuchajcie, tadam! Pokazuję się Wam, gdyby to był inny odcień, gdyby mi pasował taki kolor, to bym go nosiła, ale trochę jest zbyt ciepły odcień tego i wydaje mi się, że nie będzie mi to do niczego pasować, a już szczególnie do mojej cery. Kochani, to była ostatnia rzecz w dzisiejszym haulu. Mam nadzieję, że Wam się podobały rzeczy. Dajcie znać koniecznie. Zapraszam Was w niedzielę na Zabieram Was do Lumpeksu, takie krótkie. I pokażę Wam też rzeczy, które kupiłam na wyjazd do Paryża w tym vlogu. Będzie taki przedsmak vloga z Paryża, bo ja już wtedy będę w Paryżu, jeśli Bóg pozwoli i wszystko pójdzie dobrze. No i zanim zobaczycie te stylówy i ten vlog, cały ten temat paryski, co tam dla Was nagram, to pokażę Wam właśnie trochę rzeczy kupionych do Paryża. Jeszcze nie takie pełne stylówki, bo nie będę też zdradzać wszystkiego, co tam będzie potem w tym konkretnym filmie, ale pokażę Wam trochę zakupów właśnie do Paryża i super filmik właśnie zabieram Was do Lumpeksu z Wieliczki, jednego sklepu i z zakupami oczywiście i zmierzymy. Także zapraszam na kolejny film i potem właśnie na te już paryskie klimaciki. Pozdrawiam bardzo serdecznie i do zobaczenia, kochani. Cześć!